Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z pokładu naszego LTK. Jesteśmy w Portugalii. W dzisiejszym odcinku powiem Wam i pokażę wszystkie błędy, które popełniłem podczas budowy tego kampera. Powiem, co poszło nie tak, co polecam, czego nie polecam, co odradzam i jak ewentualnie zamontować rzeczy, które ja zepsułem albo źle zamontowałem, ale to wszystko Wam pokażę z czasem. Teraz przeparkujemy się, bo jesteśmy co prawda na pięknym parkingu, ale dosyć tutaj dużo samochodów jeździ, więc żeby nikt nie zakłócał naszego nagrywania, to pojedziemy w jedną ładniejszą miejscóweczkę, którą Wam też później pokażę, więc zapraszam do oglądania. Dojechaliśmy na przepiękną miejscóweczkę, gdzie niestety nie można spać, ale można parkować kampera, więc sobie zaparkowaliśmy i taki mamy ostatnio taki zwyczaj przez ostatnich kilkanaście w zasadzie dni. Parkujemy pod kominami tam, gdzie można, a za dnia spędzamy na klifie. I przechodząc od razu do tematu dzisiejszego vloga, zacznę od zewnątrz. Moi drodzy, to jest pierwsza rzecz, której nie jestem dumny. Chciałem zaoszczędzić pieniądze i zamiast kupić taki wlew do wody z korkiem od razu, gdzie można wlewać z baniaka, to kupiłem taki zwykły, najtańszy, okrągły, taki kamperowy i niestety ten wlew ma dużo minusów. Przede wszystkim nie można do niego tak wlewać, powiedzmy, z wiadra albo z jakiejś takiej konewki. No, z konewki można, ale nie wszystko się wleje. To jest duże utrudnienie, zwłaszcza jeżeli się gdzieś tankuje poza Unią Europejską, poza Hiszpanią i Portugalią, gdzie tam można podłączyć wąż. I druga rzecz jest taka, że tutaj jest bardzo malutki otwór na odpowietrzenie. Bo jak wlewamy wodę do tego zbiornika tędy, no to idzie woda całą szerokością węża. Powietrze nie ma jak się wydostać na zewnątrz. Jest zrobiony osobny wężyk do odpowietrzania, ale jest po prostu za malutka ta dziurka i niestety wypluwa nam tą wodę dosyć często, jak nalewamy pod dużym ciśnieniem. Druga rzecz jest to. To jest bardzo fajnie wyglądający, w zasadzie nie wygląda to wcale fajnie. Po prostu jest to wentylator, malutki wentylator, który ma funkcję wywiewu na zewnątrz i jest to wentylator zamontowany w łazience. Fajnie wyciąga zapachy i wilgoć na zewnątrz podczas prysznica, ale minus jego jest taki, że jest niesamowicie głośny, bardzo, bardzo głośny i tu jest umiejscowiony, a nie wysoko, więc bywa tak, że ktoś czasami parkuje tutaj obok nazwana. Nie daj Boże, ma drzwi otwierane w tą stronę, więc on sobie tutaj ktoś siedzi. My załatwiamy się tutaj po drugiej stronie, wyciągamy te zapachy i one wszystkie wędrują do czyjegoś vana. Nie podoba mi się to rozwiązanie i jest naprawdę bardzo głośne. Idąc dalej i pozostając na zewnątrz, to jest rzecz, te okna, której odradzam po prostu. Odradzam wszystkim montowanie szklanych okien w kamperze, na których się zbiera wilgoć, a tym bardziej okien z tyłu. Te drzwi są zawsze zasłonięte. Mamy termoizolacyjne maty, które zasłaniają to okno w nocy i w dzień, żeby się nie nagrzewało, więc i w nocy, i w dzień to jest zawsze zasłonięte. A teraz to jeszcze pół biedy, bo jest w miarę sucho i ciepło, ale jak jest wilgoć, czyli całą zimę w Portugalii, to tutaj się zbiera woda i ta woda się po prostu zlewa i trzeba chodzić z tym odkurzaczem Kerschera albo ze szmatą i wycierać. No niby jest to fajne, że sobie można podejrzeć, jak się chce coś z nas z tyłu, ale dwa razy w tym roku otworzyłem to okno, tak żeby sobie podejrzeć, co tam za tym oknem jest. Mamy zamontowane okno dachowe, które nam dostarcza świeże powietrze, promienie słońca o poranku, więc ja bym po prostu odradzał montowanie okien. Okno z tyłu to powinno się zaspawać i ja odradzam. No ale największym błędem tego i tej zabudowy był
zamontowanie tego czegoś. To jest zlewozmywak połączony z kuchenką, który pięknie wygląda w nowych kamperach, pięknie wygląda w takich integrach, full integrach i takich przepięknych kamperach, których oglądaliśmy na targach, na wydarzeniach, różnych festiwalach karawaningowych, ale nigdy nie miałem okazji tego przetestować w praktyce. Kiedy budowałem ten kamper, to szukałem rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić miejsce i pomyślałem, że ta kuchenka, którą mamy wcześniejsza z tym dużym zlewozmywakiem, one zajmą niestety dużo tego blatu i wpadłem na pomysł, żeby zamontować taki dometikowski zlewozmywak. A, i tu się wyłącza światło. No to palimy. Uuu, no i super. Taki kamperowe gotowanie będzie. To jest po prostu masakra, tego się w ogóle nie da użytkować. Oczywiście, jeżeli się ma kampera takiego na weekend, gdzie się tam jedzie i podgrzeje jajecznicę rano, wieczorem zrobi i kawkę i wieczorem może, nie wiem, jakąś herbatkę zagotuje, to tak. Ale jeżeli się mieszka w kamperze, to tego typu zlew raz, że jest za mały, a kuchenka jest no totalnie za mała, nie można na niej dwóch patelni nawet postawić. Garnka średniej wielkości i normalnej patelni, więc to gotowanie nasze przez ten ostatni rok to jest takie podgrzewanie na małej patelence. Beznadziejne. Kaśka mi po prostu zrobiła awanturę, jak zobaczyła, co zamontowałem. No ale już zamontowałem i, tak powiem, trudno powiedziałem, przyzwyczajmy się, może nie będzie tak źle. Ale to jest pierwsza rzecz, którą zmieni, jak wrócimy do Polski. Jeszcze tylko tak szybko dodam odnośnie tej kuchenki, jeszcze jeden minus. Otóż tu są kurki do gazu i jak widzicie, jednego już nie ma i w ogóle nie działa nam. Jeden palnik nam w ogóle nie działa. Drugi jeszcze jako tako jest. To są kurki z plastiku, nie najlepszej jakości. I tutaj po prostu się zbiera woda, no bo to jest zlewozmywak, jakby nie było. W Maroku była bardzo twarda woda w jednym miejscu i po prostu zaszła tu jakaś reakcja chemiczna i zablokowały się te kurki. Jeden mi się udało przy pomocy WD-40 i kombinerek odblokować, ale drugi niestety, jak już przekręciłem, to złamałem to coś. To po prostu w ogóle nie działa teraz. Nawet jeżeli kombinerkami otwieram to, to niestety nie pomaga, bo zepsuło się. Ja nie rozumiem, kto to zaprojektował i po co. Jak już jesteśmy w kuchni, to jeszcze wam powiem o tym, co zrobiłem źle podczas budowy. To już jest mój trzeci kamper, który wybudowałem, więc wydawało mi się, że wszystko po prostu odtworzę z głowy i nawet Kasi się kiedyś pochwaliłem, mówię ci, Kasia, ale ja już po prostu nawet nie planuję, ja tylko wchodzę, wkładam, robię, wszystko mi się idealnie spasowuje i w ogóle nie mam żadnego projektu, bo przy pierwszym kamperze i przy drugim też jeszcze miałem narysowane wymiary, gdzie co, jak będzie w tym układzie rozmieszczone, natomiast tym poleciałem po prostu z pamięci, tak jak zrobiłem Ducato, tak zrobiłem to, tylko troszkę mniejszy. No i tak się po prostu złożyło, że nie przymierzyłem lodówki. I gdy zrobiłem prysznic, wniosłem szafki, wniosłem lodówkę, okazało się, że lodówka się nie otwiera do końca. Maksymalnie tyle. Nie jest to jakiś taki, widzicie, duży problem. Możemy z tego korzystać, ale wcześniej w tej lodówce były szuflady, takie fajne organizery, takie po prostu szuflady, jak w zamrażarkach takich domowych, gdzie można było wszystko powrzucać. I niestety te szuflady się nie otwierały do końca, więc musiałem je wyciągnąć i przeorganizować wnętrze tej lodówki na takie małe pojemniki. Ma to swoje plusy i minusy, ale no fajnie było, jak te szuflady się po prostu wyciągały i wszystko w tej lodówce widać było, co jest. Więc gdy będziecie w przyszłości budować kampery, to mierzcie, wnieście sobie po prostu cały ten sprzęt, pomierzcie, ile on ma centymetrów, żeby nie było takiej sytuacji jak u mnie, że po prostu się nie zmieścicie, bo was jakaś tam ściana zablokuje. Nie wyłączajcie telewizora, bo najlepsze dopiero przed wami, czyli łazienka. A łazienka to jest po prostu no miks błędów, które z głupoty własnej i upartości popełniłem. Niestety nie posłuchałem osób doświadczonych w budowie kampera, bardziej doświadczonych ode mnie. Mam tutaj na myśli Miłosza z kanału Latający Dywan. Miłosz napisał taką książkę, Poradnik budowy kampera. Jest to bardzo gruba, piękna książka, w której jest opisane, jak zbudować kampera. To jest po prostu instrukcja budowy kampera. Wszystkie tematy, ocieplenie, elektryka i między innymi łazienka. I Miłosz zarówno w tej książce, jak i w rozmowie prywatnej przez telefon parę lat temu powiedział mi, żeby nie montować
brodzika takiego kamperowego, takiego dedykowanego do kamperów, tylko kupić normalny taki 70x90 brodzik z supermarketu budowlanego, dedykowany do domów. I posłuchałem go przy budowie kampera Ducato, ale przy tym pomyślałem sobie, a może spróbuję z tym brodzikiem dedykowanym do kamperów, będzie łatwiej, prościej. Otóż łatwo się go montowało, natomiast trudno się go użytkowuje. Już wam mówię dlaczego. W tym brodziku najbardziej wkurzają nas te wypustki, które uniemożliwiają ściągnięcie wody, bo wcześniej mieliśmy taką ściągaczkę i gdy była po prostu mokra podłoga, na brodzik mokry, po prysznicu, to ściągaliśmy tą wodę do spływu, a teraz mamy tą ściągaczkę, ale ona jest w zasadzie bezużyteczna, bo wszystka woda zostaje pomiędzy tymi wypustkami i nie ma możliwości tego wysuszyć, tak powiem, do zera przy użyciu takiej ściągaczki. Trzeba użyć szmatę albo jakiś ręcznik. No i to po prostu wyczyścić. Druga sprawa to jest ten korek, który tam jest zamontowany. To jest taki korek, który montuje się w umywalkach. Jak się go wciśnie, to nie leci woda, a jak się go naciśnie jeszcze raz, to wtedy otwiera się zawór i można zlać wodę. No problem jest taki, że on po prostu wystaje 3-4 mm nad powierzchnię płaską i ta woda nie spływa w dół. No i jest to frustrujące. Wydawało mi się, że przy pomocy tej łopatki, tego ściągacza, po prostu ściągniemy tą wodę i nie będzie z tym problemów, ale no niestety te wypustki i to, że ona jest po prostu za wysoko, uniemożliwiają spłynięcie całkowicie wody, więc zawsze na końcu po prysznicu w tym rogu gromadzi się woda. Z perspektywy widza może się wydawać, że ta łazienka jest spoko, ale to jest niestety wina tego, że stosujemy szerokokątny obiektyw, który sprawia, że wszystko, co teraz widzicie na swoich ekranach, jest troszeczkę większe. W rzeczywistości ta łazieneczka jest bardzo mała. Trudno się po prostu wyprostować w niej, w sensie wstać. Z pozycji siedzącej na stojącą jest bardzo trudno, ponieważ nie ma się czego chwycić. Tutaj już jest przede mną od razu ściana, więc to wstawanie to jest takie, że tak powiem, no trochę uciążliwe, więc tutaj bym dodał 10 cm w jedną i w drugą stronę, żeby mieć taki większy komfort. Na pewno w tą stronę po prostu wydłużyłbym tą łazienkę, przez to nie byłaby taka klaustrofobiczna. Kolejna rzecz, która poszła nie tak przy budowaniu łazienki, to umiejscowienie drzwi przesuwnych. Wcześniej mieliśmy drzwi przesuwne w tym miejscu, a tutaj była ściana, ale w międzyczasie kręciliśmy Wantura kropka Northside'ów i tam mieli właśnie taki układ, jak jest tutaj. Pomyślałem, to jest fajny układ, ponieważ jak przychodzą goście, to nie widzą toalety i można tutaj powrzucać jakieś rzeczy i po prostu nikt tego nie widzi, nawet jeżeli zostawiamy otwarte drzwi. Natomiast umiejscowienie tych drzwi jest moim zdaniem złe, bo podczas jazdy te drzwi się po prostu otwierają i pomimo tego, że mamy dwa magnesy dymowe na górze i na dole, o nie, stop, jeden magnes dymowy na górze, to te drzwi się po prostu otwierają. Mógłbym dodać drugi magnes, miałem dodać drugi magnes, ale widocznie coś mi powstrzymało przed tym i te drzwi po prostu są teraz blokowane taką brzydką gumą, takim zwykłą, takim zaczepem, żeby się nie otwierały podczas jazdy, bo nam się otwierały podczas jazdy. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym wam zarekomendować tą książkę. Jest to poradnik budowy kampera napisana przez Miłosza Michalskiego z kanału Latający Dywan. Miłosz napisał, stworzył taki przepiękny poradnik, który zawiera mnóstwo zdjęć, mnóstwo schematów i rysunków, które pomogą przy budowie kampera. Są tutaj opisane wszystkie kroki, które należy podjąć podczas budowy kampera. Wybór samochodu, przygotowanie samochodu, ocieplenie, elektryka, izolacja, łazienka, hydraulika, jak dodać miejsca siedzące. Są kilka opcji tutaj rozpisane, zbiorniki, ocieplenie, no po prostu wszystko, okna, wszystko, co powinniście wiedzieć, jeżeli chcecie budować kiedyś kampera lub teraz budujecie i gdzieś błądzicie albo po prostu popełniacie błędy, nie wiecie jak to robić, to weźcie sobie po prostu, kupcie tą książkę. Tą książkę można kupić u nas w sklepie vanlifepolska.pl. Wysyłamy ją od razu na drugi dzień, jest u was w domu albo w paczkomacie. Starannie wydana, twarda oprawka, wysokiej jakości papier, który się nie niszczy, a wiadomo, że w warsztacie różne panują warunki. Miłosz zrobił tutaj kawał dobrej roboty, wydając tą książkę. Ona powstawała przez kilka lat, ale finalny efekt jest po prostu 10 na 10. Gdybym ja miał tą książkę 5 lat temu, to nie popełniłbym mnóstwo błędów przy pierwszej i drugiej i trzeciej budowie. Nie byłoby tego odcinka, podejrzewam, gdybym miał tą książkę już wcześniej. Jest to drugie wydanie, ponad 3000 sprzedanych egzemplarzy, czyli ponad
3000 kamperów zostało zbudowane przy pomocy tej oto książki. Jeżeli chcielibyście ją zamówić, to tak jak mówię, jest ona dostępna u nas w sklepie. Natomiast jeżeli nie chcecie budować kampera, bo nie macie siły, warunków, motywacji, ochoty, to możecie zlecić firmie zewnętrznej i ktoś za was wybuduje takiego kampera. Taką firmą jest firma Vanado spod Warszawy i Vanado dla widzów podróżowania przygotowało 5000 zł zniżki, jeżeli się powołacie na podróżowanie. Wchodzicie na stronę vanado.com, tam jest taki generator budowy kampera, zaznaczacie sobie, co byście chcieli mieć w tym kamperze. Na dole jest suma, ile to będzie was wszystko kosztować i jest też takie okienko, skąd wiesz o firmie Vanado. Jeżeli wpiszecie podróżowanie, to wtedy otrzymujecie przy finalnym podsumowaniu 5000 zł zniżki. Jest to fajna opcja dla osób, które nie chcą się bawić w budowę kampera, chcą po prostu mieć pięknego, ładnego kampera, a nie chcą się babrać robotą, więc opcje są dwie. Albo budujecie przy pomocy tej książki, albo zlecacie firmie zewnętrznej, albo popełniacie błędy idąc za moim przykładem. Więc chodźmy do tych kolejnych błędów, żebym wam pokazał, co tam poszło jeszcze nie tak. Przejdziemy sobie teraz do tyłu, bo tutaj właśnie w tyle są rzeczy, które chciałem wam pokazać albo opowiedzieć, czego tu brakuje. Brakuje mianowicie jakiegoś schodka, który ułatwiłby wychodzenie na łóżko. Łóżko jest dosyć wysoko zamontowane i ja to sobie jeszcze daję radę, ale Kasia ma po prostu krótsze nóżki i ona po prostu ma problemy z wychodzeniem, więc podpiera się tutaj jakoś na ten blat, wychodzi jakoś tak tu. No próbuję po prostu tu wejść i jest jej ciężko. Wiele razy mnie prosiła, żebym jej zrobił taki schodek, ale nie mam za bardzo pomysłu, gdzie taki schodek miałbym schować. Nie wiem, może kiedyś kupimy takie rozkładane krzesełko i tutaj będzie mogła sobie dzięki temu wychodzić. No nic. Druga sprawa jest taka, że przez to, że cały samochód jest oklejony matą butylową z warstwą aluminium, jesteśmy tak odizolowani, że często nie mamy w ogóle internetu w samochodzie. Jeszcze jak mamy pozasłonięte okna matą aluminiową, tą matą termoizolacyjną, to wtedy w ogóle już prawie nie ma zasięgu w samochodzie. Puszka po prostu izoluje nas od 5G. I nie możemy wysyłać filmików, dlatego ten modem bierzemy, otwieramy okno i wystawiamy na dach. I nie jest to jakoś bardzo kłopotliwie, dopóki jest piękna i ładna pogoda. Ale była raz sytuacja, że zapomniałem o tym, że ten modem był na dachu, a musieliśmy się ewakuować wieczorem z parkingu, zanim policja przyjedzie, bo ktoś rozpalił ognisko obok nas. I niestety zapomniałem tego, ale na szczęście ten modem nie spadł. Gdybyście budowali kampera, to miejcie też to na uwadze, że jeżeli dacie cały samochód, wykleicie aluminium, to w środku nie będziecie mieć zasięgu. A propos tego okna, które jest tutaj nade mną, to jest w ogóle rewelacja, obowiązkowa rzecz w każdym kamperze, to jest okno nad łóżkiem, gdzie śpisz sobie, jest ciemno, rano się budzisz, otwierasz tą markizę, roletę, co to jest? Otwierasz sobie tą zasłonkę i pięknie rozświetlona buzia po prostu, jeszcze sobie możesz otworzyć okno i od razu świeże powietrze ci tutaj wchodzi i sprawia, że chce się człowiekowi żyć, więc to jest bardzo fajna rzecz, ale jeżeli byście montowali takie okno, to pamiętajcie o tym, żeby dać podkład do Sikaflexu, zarówno na blachę, jak i na plastikową ramę, która się tutaj wkleja, bo inaczej to się po prostu odklei. I ja tak kiedyś zrobiłem, że nie dodałem tego Sikaflexowego podkładu czarnego, no i niestety cała butelka Sikaflexu poszła na marne, ponieważ całe to okno wyszło po miesiącu mniej więcej, więc przestrzegam. Bardzo trudno będzie mi pokazać wam w ogóle, to jest schowane pod łóżkiem. Podnoszę tu materac, ale ja tego nawet nie widzę. Postaram się na jakiś starych nagrania wam pokazać, o co chodzi. Mamy taki zbiornik, do którego wywierciłem dziurę i zamontowałem sondę pomiaru wody. Ta sonda niestety nie oddaje rzeczywistej ilości tej wody, pomimo tego, że to jest wysokiej klasy sonda za kilkaset złotych, chyba 300 zł sonda, plus 300 zł ten wyświetlacz. I nie pokazuje, ile tej wody jest tak naprawdę, pomimo tego, że wszystko dobrze tam poustawiałem zgodnie z instrukcją. I ta sonda, no po prostu została odłączona, no już nie używam jej, skoro i tak mi nie pokazuje, ile tej wody tam jest, to żeby nie wprowadzała w błąd, została odłączona. Ale problem jest taki, że tworzywo, z którego zrobiony jest ten zbiornik, ono
tak jakby nie wchodzi w reakcję z silikonem. Nie wiem, po prostu silikon się nie chwyta tego, albo kiepskiej jakości silikon użyłem. Gdy wysilikonowałem całą tą dziurę, gdzie jest wkręcona ta sonda, to po kilku tygodniach niestety ten silikon puścił i zaczęła się wylewać woda. Rozwiązanie na ten problem znalazło się samo, przez przypadek, ponieważ kupiłem pistolet do klejenia klejem na gorąco i zostało mi trochę tego kleju na gorąco i pomyślałem sobie, że właśnie tym klejem to skleję i odpukać od 3 miesięcy nie ma z tym problemu, ale nie wiem, czy to jest na całe życie ten klej, czy on też po jakimś czasie nie puści. Więc lekcja z tego jest taka, żeby, że tak powiem, nie wiercić dziura, bo nie montować tych zbiorników. Nie wiem, co zrobić tak naprawdę. Nie wiem, jeżeli ktoś tutaj jest, kto się na tym zna, to podpowiedzcie mi, czym można zasilikonować albo zakleić tą sondę, która jest skręcona do zbiornika na wodę. Zbliżamy się do końca. Zostały 2 rzeczy. Stół, mianowicie to jest kolejny dowód na to, że jeżeli nie ma się zapisanego planu i zrobionych rysunków, to później się po prostu płaci za swoją głupotę. Moja głupota polega na tym, że z pamięci podyktowałem Maćkowi, który wycinał dla nas m.in. ten stół, podyktowałem, jak szeroki ma być ten stół i niestety walnąłem się o 10 cm. Brakuje mi przestrzeni na to, żeby móc położyć laptopa i pracować na nim, bo gdy Kasia przysunie stolik do siebie i zaczyna na przykład tam montować na swoim laptopie, to ja mam laptopa w powietrzu, który niestety nie może... No, musiałbym się tak schylać, być zgarbionym, żeby móc za nim pracować i popchnąć jeszcze Kasi komputer tak, żeby ona nie miała przestrzeni. A wcześniej mieliśmy o 10 cm szerszy ten stół i spokojnie 2 laptopy mogliśmy sobie pracować. Odpowiednia pozycja biurowa, wyprostowane plecy, podłokietniki. Mogłem sobie tutaj pracować. 2 osoby mogą pracować. Kasia z tamtej strony, ja z tej strony. No niestety, przez to, że ten stół jest taki wąski, Kasia musi montować, więc ma pierwszeństwo. No ja nie lubię po prostu, nie dam rady tak pracować, żeby mi ten komputer to wisiał. Zgarbiony, wkurzony. Więc ja biorę mały stoliczek i pracuję na łóżku. A ostatnia rzecz jest na zewnątrz. W braku czasu nie zamontowałem nam markizy i teraz w taki słoneczny, piękny dzień jak dzisiaj nie możemy sobie rozłożyć markizy, żeby się schronić od słońca. Bardzo nam brakowało tej markizy w Maroku, bo tam to słońce po prostu daje mocno i gdybyśmy mieli markizę, to wtedy ten samochód też by się tak nie nagrzewał w środku. Mam markizę, tylko że jej nie zamontowałem. Brakło czasu, brakło siły, no i jest jak jest, albo nie ma. Teraz w sumie to nie ma tej markizy. Tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Mam też nadzieję, że przez to, że się tak bardzo obnażyłem ze swoimi błędami, nie zjecie mnie w komentarzach. Ale no, jak to mówią, nie popełnia błędów tylko ten, który nic nie robi. Więc liczę się z tym, że pod tym filmem otrzymam sporo komentarzy o mojej nieudolności. Ale po 5 latach, że tak powiem, wystawiania się na ocenę publiczną, już jestem troszeczkę twardszy. Więc mam nadzieję, że takiego załamania psychicznego jak kiedyś już nie będzie. Jeżeli się wam ten odcinek podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie się podzielić, jakie wam się nie udały rzeczy podczas budowy kampera, to też napiszcie w komentarzu, poczytajmy i powspominajmy, podzielmy się naszymi błędami. Przypominam o książce Poradnik budowy kampera, napisany przez Miłosza. Bardzo fajny poradnik, dostępny w naszym sklepie. W naszym sklepie są też jeszcze różne inne rzeczy, więc jak tam wejdziecie, to zobaczycie. Tam się pojawiają co kilka dni jakieś nowości, ale też nie trąbimy o tym wszędzie, żeby was też nie spamować. Moi drodzy, za tydzień kolejny fajny odcinek. W przyszłym tygodniu będziemy wam opowiadać o tym, gdzie warto pojechać kamperem. I będzie to taki ciekawy odcinek, który powstaje na razie w mojej głowie, ale myślę, że za kilka dni będzie już nagrywanie i wtedy... Co wtedy? Nie wiem, co wtedy. Po prostu wtedy już będzie nagrany. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłego tygodnia. Bajo! Na koniec pokażę wam jeszcze widok z drona.